W rozpoznaniu raka prostaty bardzo istotną rolę odgrywa profilaktyka i świadomość społeczna, świadomość właśnie pacjenta o groźbie tego zachorowania, która oczywiście istnieje, aczkolwiek jest niedostateczna. Problem wynika też między innymi z niechęci generalnej, zwłaszcza porównując z populacją żeńską, mężczyzn do badań właśnie tych narządów intymnych, a niestety jest to warunek konieczny, żeby rozpoznać, żeby wdrożyć właśnie odpowiednie postępowanie. Bardzo istotne dla losów dalszych pacjenta jest wczesne wykrycie raka prostaty, który charakteryzuje się z bardzo zróżnicowaną złośliwością. To też jest bardzo ważny aspekt badań profilaktycznych, żeby właśnie dyskryminować przypadki agresywne, potencjalnie bardzo złośliwe, od tych przypadków, które może nie wymagają takiego natychmiastowego postępowania leczniczego. I tutaj właśnie bardzo dużą rolę odgrywa diagnostyka obrazowa, w tym badanie rezonansu magnetycznego w ostatnich latach. Jeżeli chodzi o badania profilaktyczne prostaty, w zasadzie już powinny być wykonywane co roku oznaczenia, tak się przyjmuje, oznaczenia poziomu PSA i badanie kliniczne urologa po 50 roku życia u osób z obciążonym wywiadem, nawet wcześniej.